Przysłał cię Robar? Owszem. To dobrze. Przyda nam się ktoś taki jak ty. Co ty knujesz? Paladyni wykurzą Setarivczyków z ukrycia. Setarivczyków? A co z demonem? Inos dał nam wystarczającą moc, by walczyć na obu frontach. Na obu frontach? Do diabła, Hagen, skąd wezmę ludzi? Prawie nikt nie przeżył! Niedobitki tułają się po całym mieście! Trzeba się sprzymierzyć z Setarivczykami i wspólnie walczyć z demonem! Zgadzam się. Milten wie, jak możemy pokonać demona. Znam plany Miltena. To bluźnierstwo przeciw Inosowi! Dlaczego? Wzorowane są na świętych artefaktach obcej bogini. Przecież to bluźnierstwo! Możliwe, ale jeśli naprawdę pomogą? Ha! Rób cokolwiek uważasz za słuszne! My, paladyni, zamierzamy walczyć i z demonem, i z Setarivczykami. Taka jest wola Inosa! Kim jesteś? Lee, Hagen i ja dowodzimy królewską armią. Posłuchaj. Milten poprosił mnie, bym odnalazł kamienne klucze, dzięki którym otworzy wejście do świątyni grobowej. Kamień postępu podobno znajduje się w tym obserwatorium. Tak, jest tutaj. Proszę. Brałeś udział w bitwie, prawda? Była noc, a mimo to zaatakowaliśmy mury. Wtedy nagle zza muru wyleciał demon, jak jarzący się meteor. Pluł ogniem, ciskał piorunami i wyrył w ziemi na polu bitwy ogromną dziurę. Większość moich ludzi zginęła w ataku. Ja miałem szczęście. Wpadłem do rozpadliny, lecz jakoś udało mi się chwycić krawędzi. I co? Co się stało później? Demon zniknął tak samo niespodziewanie, jak się pojawił. I zaatakował miasto. Nie mam pojęcia, co tam się stało. Wyczołgałem się z dziury, zebrałem tych, co przeżyli i ukryliśmy się w okopach. Weszliśmy do miasta dopiero, gdy wybuchł wulkan. Tu Lester? Tak, jakiś czas temu. Zmierzał do siedziby Gildii Magów, gdzie ukrywają się niedobitki Setarivczyków. I tam, po setariwskiej stronie, miał zdobyć dwa kamienne klucze od Karelli. Myślisz, że Setarivczycy wzięli go do niewoli? Nie. Prowadzę już z nimi rokowania od pewnego czasu. Karella przede wszystkim chce zgładzić demona. Proszę, to dla ciebie. Jeśli pokażesz to strażnikowi przy bramie obok Gildii Magów, pozwoli ci przejść na setariwską stronę. Gdzie znajdę strażnika bramy? Tamtymi drzwiami przejdź do kolejnej wieży, schodami w dół. Potem wyjdź na zewnątrz i kieruj się na południe. Tam znajdziesz bramę i strażnika. Gdy będziesz już po setariwskiej stronie, poszukaj kobiety o imieniu Zira. Powinna być w siedzibie Gildii Magów. Może wiedzieć, co się stało z Lesterem. Zira jest u Setarivczyków? Znasz ją? Owszem. Dobrze. Tobie zaufa. To się jeszcze okaże. Jeśli potrzebujesz więcej sprzętu, weź go ze skrzyni w wieży obok.